Witam serdecznie. Dzisiaj sobota, 9 maja, pora na analizę weekendową. W ubiegłym tygodniu analizy weekendowej nie było. Względy sportowe wyprowadziły całą siłę i energię z mojego ciała. Dzisiaj natomiast wręcz przeciwnie, energia zdwojona do przeprowadzenia tej analizy. Naprawdę złote zwycięstwo mojej ukochanej drużyny, które udowodniło tak naprawdę, która z drużyn w Polsce jest najlepsza. No, nie mamy się co czarować, jeśli chodzi o ligę ekstraklasy. 3 mecze z Legią, 2 zwycięstwa, 1 remis, to mówi samo za siebie. No ale to nie jest tematem naszego, że tak powiem, spotkania. Zatem przechodzimy do analizy weekendowej. W tym tygodniu mieliśmy, można powiedzieć, takie wahania cen, to znaczy się w tym sensie, że pierwsza połowa tygodnia, pierwsze właściwie dwie sesje to tak raczej należały do niedźwiedzi, natomiast już w środę pierwszy ruch wzrostowy byków, potem w czwartek tak zwane przyczajenie i w piątek kolejny wzrost, który doprowadził do zbliżenia się niemal na punkt do maksimów, jakie osiągnęliśmy w dniu 28 kwietnia. Jak widzimy, na wykresie przedstawiłem oznaczenie falowe, które moim zdaniem no, ma duże prawdopodobieństwo, że tak powiem, realizacji i swojej bytności. Moim zdaniem właśnie po typowej korekcie ABC zrobiliśmy falę czwartą i obecnie znajdujemy się w fali piątej, tej fali trzeciej bądź C. Tego do końca nie wiem, nie postawiłbym większych pieniędzy na żaden z tych wariantów. To znaczy się może nawet i na tym, że w C, z racji tego, że znajdujemy się już bardzo długi okres czasu w takim trendzie bocznym i tutaj pasowałby taki większy układ trójkowy, czyli A, B i C. Ale najważniejsze, co płynie dzisiaj z wykresu, to fakt, że najprawdopodobniej weszliśmy w fazę fali piątej i teraz chcąc wyznaczyć jakieś poziomy docelowe, moglibyśmy się pokusić o dojście do poziomów nawet 2630, mówię nawet, bo są to naprawdę poziomy wysokie, kiedy porównamy nasz rynek z innymi rynkami. Oczywiście robimy to na podstawie równości fal, fali pierwszej tutaj i fali piątej. Jak wiemy, to jest tylko oczywiście jeden z wariantów, jaki jest możliwy, bo oczywiście fala piąta również może wynieść 0,61,8 fali pierwszej, ale równie dobrze może by zostać rozciągnięta do 1,618, więc na obecną chwilę ja zakładam osobiście, że robimy ruch w kierunku 2300. Po drodze może mamy jeszcze jakiś taki delikatny opór w postaci szczytów Gwiazdy Wieczornej. I to jest właściwie na obecną chwilę wszystko. Gdybyśmy przedłużyli tu ten ewentualny kanał, to jak widzimy, tu też jest ten poziom, jak gdyby ten 2620, 2630, bo tu chodzi o oczywiście o pewnego rodzaju dokładność. Tu akurat z kresek wynikałoby 2620, ja podawałem 2630, ponieważ mam tu na myśli poziom szczytu, jaki osiągnęliśmy w roku 2013. A więc podsumowując, jeśli chodzi o kreskę dzienną, fala piąta w trzeciej lub w C, która powinna doprowadzić nas, znaczy powinna, najprawdopodobniej powinna doprowadzić nas do poziomu 2600 z małym haczykiem, aczkolwiek ważnym będzie poziom tego ostatniego szczytu, a zróbmy jeszcze teraz tutaj, że tak powiem, takie makrowanie, 2570, to jest 61,8, gdyby ta fala piąta miała być skrócona wobec pierwszej właśnie w tych proporcjach. A więc 2570, czyli powiedzmy sobie szczerze, te rejony zbliżone do szczytów osiągniętych kilka dni temu, czyli tej szczytu Gwiazdy Wieczornej, po ich pokonaniu 2620, no a potem ewentualnie, jeżeli udałoby się wybić, to znacznie wyżej. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ujęcie dzienne. W ujęciu tygodniowym mamy, nazwijmy to, mieliśmy tak, dwa tygodnie temu takie delikatne, ja wspominałem, naruszenie tej strefy tutaj oporu cenowego.
potem jak gdyby taki test od góry i widzimy, że ten test zadziałał na tyle pozytywnie, że zostało dokonane odbicie. I patrząc tu właśnie chociażby z tego, w tej kwestii tutaj wykresu tygodniowego, jak najbardziej do tej strefy oporu wyznaczonej przez szczyt z 2013, potem 2013 drugi raz, ale pod koniec roku mamy szansę tutaj na ruch w tym kierunku. Jeśli chodzi o indeks WIG, on wybił oczywiście już jakiś czas temu ten szczyt i podąża dalej. Jak widzimy, piątkowe notowania doprowadziły nas niemalże idealnie w punkt do linii, która jest linią równoległą do tej poprowadzonej tu po dołkach. To oczywiście o niczym nie świadczy, bo to jest tylko opór, a w trendzie wzrostowym te opory są po to, żeby je łamać, ale opór najczęściej w jakiś sposób tam działa, tak? I najczęściej jest to tak, że w czasie jednej sesji on zadziała, a może okazać się, że kolejna sesja bądź po jakiejś delikatnej cofce on zostanie wybity. Więc to, że się tutaj rynek zatrzymał w piątek, o niczym nie świadczy, o niczym złym dla byków. Dalej możemy mówić o ruchu wzrostowym. Zresztą nie mamy tutaj najmniejszych podstaw, aby w jakikolwiek sposób chociażby zasygnalizować możliwość zmiany tego kierunku, bo jak widzimy, wyraźna świeca, także cały czas jest otwarta droga do kolejnie wyższych poziomów, nic złego się nie dzieje. W tym momencie takim pierwszym, nazwijmy to wsparciem, jest dołek, który został utworzony właśnie w tym tygodniu, ale myślę, że znacznie ważniejszym jest poziom tutaj szczytu osiągniętego we wrześniu 2014, czyli te rejony 55 600 punktów. Dopiero przebicie tego poziomu mogłoby źle świadczyć albo na niekorzyść pewną świadczyć, chociaż musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to mamy tutaj cały czas do czynienia z jakimś układem takim trójkowym i biorąc pod uwagę ten fakt, możemy tu mieć, nie wiem, do czynienia z jakimś rodzajem klina, który nawet zejście poniżej tego poziomu nie przekreśli ostatecznie kolejnego wzrostu. Ale nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość i nie wróżmy z fusów. Na obecną chwilę, jak widzimy, układ dzienny pokazuje, że tylko tyle, że opór nas w piątek zatrzymał, ale trend is your friend, a więc trzymajmy się trendu i no musimy zakładać, że ten trend, ten opór będzie atakowany i co najmniej testowany. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to już sytuacja z mojej, że tak powiem, ulubionej metody geometrycznej wygląda może nie inaczej, ale daje nam pewien sygnał, pomarańczowa lampka zapala się, że tak powiem, w mojej głowie, ponieważ musimy sobie uświadomić, że w tej chwili zmierzamy tutaj w okolice 78,6% zniesienia całego spadku z lat 2007-2009. Nie byłoby to w tym nic takiego normalnego, bo to jest tak jak każdy jeden z poziomów Fibonacciego, ale biorę pod uwagę fakt, że po tym gwałtownym spadku, który no moim zdaniem ma charakter ruchu pięciofalowego, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta fala, mamy ruch w górę, korektę ABC i teraz drugi ruch w górę. Ten pierwszy ruch zatrzymał się idealnie na poziomie 61,8, a jak wiemy, formacja harmoniczna X, A, B, C, D Gartleya to 61,8 na 78,6. A więc poziom ten 58 tysięcy, mniej więcej te okolice 58 tysięcy punktów na indeksie WIG są bardzo ważnym poziomem, znaczy bardzo ważnym, są istotnym, ważnym poziomem właśnie z punktu geometrii i warto zwrócić uwagę, co w tym obszarze będzie się działo. Jeśli chodzi o indeks MWIG, on realizuje scenariusz średnioterminowy, do którego za chwilę przejdziemy na wykresie tygodniowym i o którym już wielokrotnie wspominałem. Moim zdaniem znajdujemy się tu cały czas w jakiejś fali piątej, no a obecnie w tej fali piątej moglibyśmy się pokusić, że jesteśmy w fali trzeciej, a więc nawet ewentualny jakiś ruch spadkowy byłby najprawdopodobniej jeszcze korektą, po której jeszcze raz zostałby atakowany szczyt.
Co najważniejszego w tej chwili, jeżeli chodzi o opory? Opory to właśnie poziom około 3970, gdzie mamy 161,8% zniesienia tego z fali pierwszej, czyli fala pierwsza i tu odłożenie, tu była 1 do 1, w tej chwili podążamy w kierunku 161,8. Jak widzimy, ten poziom zbiega się z dolnym ograniczeniem wybitego tutaj kanału. My idziemy jak gdyby cały czas ruchem tym kanałowym, możemy iść znacznie wyżej oczywiście, patrząc od tej strony, ale jest to niewątpliwie jakiś poziom, który mógłby ewentualnie dać nam pozwolenie na takie dokładniejsze się przyjrzenie, co tam będzie się działo, czy ewentualnie siły podażowe w jakiś sposób uderzą, czy nie, jak to będzie wyglądało. Do tego miejsca, czyli no to niewiele punktów zostało, no to, że tak powiem, no teoretycznie no powinniśmy iść i tutaj trzeba sobie znowu powiedzieć wprost, mamy wyraźny trend wzrostowy, nie mamy żadnych przyczyn i żadnych powodów do tego, aby oczekiwać tutaj zakończenia tego trendu, z wyjątkiem tych przewidywanych poziomów na zasadach geometrii. Pierwszym moim takim, według mnie, może nie istotnym, ale dość znaczącym wsparciem w jakimś nieco dłuższym terminie niż dzień, dwa, trzy, to jest tutaj okolice 38 500 punktów, ta cała konsolidacja. Wybicie tej konsolidacji w dół niekoniecznie musiałoby oznaczać zaraz jakiś dalszy spadek, bo po nim moglibyśmy mieć korektę, ale wybicie tej konsolidacji oznaczałoby moim zdaniem to, że no, po prostu rynek będzie dalej jeszcze zdążał w dół, a nim osiągnie jakąś, nazwijmy, równowagę. Oczywiście najważniejsze w tym momencie wsparcie w tej chwili to jest na poziomie około 3700 punktów. Wybicie już tych poziomów oznaczałoby wejście co najmniej w dużą korektę tego całego impulsu wzrostowego. Ale dzięki temu, co przed chwilą powiedziałem, wybiegłem już jak gdyby w przyszłość, czyli tego, co powinienem powiedzieć na wykresie tygodniowym. Tu jak widzimy zmierzamy do tego rejonu, w którym możemy doczekać się korekty z kilku powodów. Po pierwsze, mały kanał, duży kanał. Tak jak już mówiłem, 161 tutaj i 200, czyli ta pewna tutaj geometria w rejonach 3900 punktów. Tutaj z interwału tego większego na MWIG-u jesteśmy tuż pod poziomem 61800, który wypada mniej więcej na 4000 punktów, czyli te rejony tutaj są naprawdę bardzo istotne i tu może dojść do, że tak powiem, no jakiegoś mocniejszego odwrócenia może, ale my nie będziemy oczywiście na to liczyli w tym momencie, dopóki nie pojawią nam się co najmniej pierwsze sygnały na wykresie dziennym, a potem na wykresie tygodniowym. Ale również osiągamy powolutku ten poziom, o którym już mówiłem od dłuższego czasu, czyli poziom wynikający również z zasięgu wybicia z tej konsolidacji, czyli szerokość tej konsolidacji po wybiciu powinna być teoretycznie zrealizowana jako minimalny zasięg tego ruchu. I powoli zbliżamy się właśnie w te rejony. A więc te 3900, 4000 to są te rejony, w których może się coś ciekawego zadziać i warto tutaj zwrócić na to uwagę. Dobrze, jeśli chodzi teraz o spółki z indeksu WIG20, to może najpierw zacznę od tej, którą prawie już nienawidzę, a ją dałem. Musiałbym sprawdzić, jaki ona ma poziom i czy dalej utrzymuje się w tym top 6 i ma takie znaczenie, nazwijmy to, procentowe. Do dzisiaj zapomniałem. Ale skoro już omawiamy, no to powiedzmy sobie szczerze, omawiajmy dalej. PGN, którym mówiłem, że realizował tutaj ruch po spadku, który wyglądał na korektę ABC. Co prawda został pokonany poziom 61,8%, ale gdybyśmy jak widzimy, powstrzymał nas poziom 78,6% zniesienia i znowu mamy do czynienia z pewnym układem geometrycznym 50 na 78,6, fala A, fala B, fala C po X. I teraz ten spadek, który tutaj rozpatrujemy w dół, no można powiedzieć, że jest impulsem. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. A więc
Oczywiście spodziewać się można teraz jakiejś korekty, ale ta korekta, jeżeli nastąpi, najprawdopodobniej zakończy swój bieg gdzieś właśnie w rejonach 21 złotych z małymi groszami, czyli w rejonach tego przedostatniego tu szczytu oraz jak widzimy tutaj oczywiście no, ten poziom był dwa razy testowany od góry, zanim został przebity. Teraz ewentualna korekta miałaby najprawdopodobniej ten zasięg w rejony 21 złotych. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, to tutaj możemy powiedzieć jednoznacznie, znaczy jednoznacznie, mieliśmy czarną świecę i to jest coś, co z jednej strony, no, można by było powiedzieć, że wygląda prawie jak objęcie Bessy, ale właśnie prawie. Dlaczego? Nie lubię tych czarnych świec, które zaczynają się minimalnie, ale jednak poniżej zamknięcia białej świecy. Czyli nie mamy tu tak zwanej formacji objęcia Bessy, to tylko tak wygląda. Ale no, ten ruch widać jest tutaj wyraźny, a w tym układzie takim, nazwijmy tygodniowym, widać wyraźnie po tym spadku ruch jedna, druga, trzecia, czyli takie A, B, C. Te poszczególne fale również są pierwsza, druga, trzecia i tutaj również pierwsza, druga, trzecia, więc wyraźne trójki, wyraźna korekta, cały czas formacja takiego kanału po tym spadku takiej flagi. Myślę, że czeka nas wkrótce wybicie z tego kanału i ruch co najmniej w kierunku tego tutaj tej linii trendu wzrostowego. Kolejna spółka z tych takich nie finansowych to PKN Orlen. PKN Orlen wykonał w tym tygodniu coś, co można by było śmiało określić mianem podwójnego szczytu. Została wybita linia szyi tego podwójnego szczytu, ale spójrzmy. Na tym wybiciu mieliśmy duży, znaczy wyraźny skokowy wzrost obrotu. Z jednej strony jest to wybicie jakiegoś wsparcia, czyli wybicie wsparcia na zwiększonym obrocie to jest cecha ruchu, który będzie kontynuowany. W tej chwili mamy ruch powrotny do tej linii szyi. Bardzo istotnym elementem będzie właśnie teraz to, co się stanie zaraz w pierwszych dniach po weekendzie, czyli poniedziałek, wtorek. Jak wiemy, ten poniedziałek często bywa taki, no powiedzmy bezbarwny, ale ostatnio był całkiem barwny. Znaczy nie ten ostatni, ale te dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu. No i teraz będzie to bardzo istotny element, bo jeżeli rynek nie zdoła w cenach zamknięcia pokonać tego poziomu, na którym zamknął się w piątek, iść wyżej, no to możemy założyć, że po tym podwójnym szczycie i właściwie zrealizowaniu jego zasięgu mieliśmy test tej linii szyi i będziemy wykonywali co najmniej jeszcze jeden ruch spadkowy. Natomiast na obecną chwilę mamy tutaj do czynienia z takim ruchem, który jest wyraźnie korektą A, B, C. I z racji tego, że teoretycznie już cena nachodzi na, no powiedzmy sobie szczerze, na to ewentualne A, tutaj te małe, no to należałoby się spodziewać, że jednak ten ruch będzie kontynuowany. Patrząc znowu na nieco większy zakres, tego ruchu wzrostowego, przy założeniu oczywiście, że faktycznie jest to fala piąta, no to skoro mieliśmy tu pierwszą, drugą, tu by była trzecia, to ta piąta musiała być krótsza. Gdyby tak było, ale musimy również wziąć pod uwagę fakt, że te korekty są tu sobie mniej więcej równe, a w związku z tym możemy mieć do czynienia, że tu jest fala pierwsza, a tu jest większa korekta pędząca. Jakby na to nie spojrzeć, najprawdopodobniej należałoby się spodziewać w nowym tygodniu ruchu wzrostowego. Ewentualny brak tego ruchu wzrostowego, no to pokaże nam, że jednak jest tutaj troszeczkę coś innego niż ja tutaj wyrysowałem. Jeśli chodzi o ujęcie tygodniowe, no tutaj kompletnie nie mamy nic. Jak widzimy, wybroniony spadek. Możemy śmiało patrzeć o ruchu w górę. Zwłaszcza, że spadek ten doszedł właśnie do takiej linii, którą wskazywałem już od dłuższego czasu, czyli równoległej do poprowadzonej tu przez te dwa dołki, a wyprowadzonej ze szczytu z 2011 roku. Czyli test od góry i droga otwarta na dalsze wzrosty. I to wygląda, że tak powiem, od tej strony optymistycznie. Jest jeszcze jedna spółka niefinansowa, ale bardzo istotna dla naszego rynku. W każdym razie przez wiele lat tak było. KGHM. KGHM po
wybiciu z tej flagi, o której wspominałem, widać, że zrobił układ znacznie większy, ten ruch wzrostowy, wybijając też i opory, na które zwracają uwagę, a to oznaczałoby, że jesteśmy tutaj w jakiejś fali trzeciej. Czyli moim zdaniem tego ruchu tutaj od tego dołka, czyli moim zdaniem nawet gdyby tutaj, nie wiem, miał być jakiś jeszcze dalszy spadek, będzie to tylko i wyłącznie korekta przed kolejnym wzrostem. Ale być może już by ta korekta miała miejsce na tych dwóch czarnych świecach i ten ruch wzrostowy będzie szedł dalej. Moim zdaniem punktem docelowym dla obecnego wzrostu jest poziom tych około 140 zł. To dobrze będzie widać również na wykresie tygodniowym, gdzie będziemy mieli tak zwaną równość tych fal. Tego pierwszego odbicia, potem tutaj ta korekta i teraz to drugie odbicie. Ono powinno gdzieś tu właśnie w rejonie 140 zł co najmniej zajść. Przebicie z marszu tego ruchu będzie bardzo mocnym sygnałem według mnie do szansy na wzrosty, ponieważ mielibyśmy wówczas do czynienia z podwójnym dnem. Oczywiście wszystko zależy, czy wkrótce potem nie nastąpiłaby tak zwana pułapka na byki, ale w tej chwili myślę, że punktem docelowym dla tego ruchu jest 140 zł. Jeśli chodzi o spółki finansowe, to PKO po korekcie, po spadku, takiej korekcie w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu odrobiła znaczną część tego spadku. Jedynym, co może niepokoić na wykresie dziennym, jest to, iż po dojściu w te rejony, i zaraz na tygodniowym będzie to lepiej widać, takie ograniczenia kanału, na poziomie przedostatniego szczytu w tym ruchu wzrostowym utworzyła się świeca Pimba. Jak wiemy, są formacje tak zwane korony, one właśnie tak wyglądają, że mamy ruch, korektę, ruch na szczyt, potem zejście poniżej jak gdyby tych ostatnich tutaj dołków i ponownie ruch do góry, ale zatrzymujący się właśnie mniej więcej na poziomie tego tak lewego ramienia, bo to jest taka jak gdyby zmanierowana formacja głowy z ramionami. I to jest na pewno taki element delikatnie niepokojący, aczkolwiek jak każda formacja świecowa najpierw musi zostać potwierdzona, żeby móc brać ją już tak bardziej poważnie i na serio. Zwłaszcza, że gdy spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tutaj widzimy po korekcie mamy ruch wzrostowy. Ale tu znowu z jednej strony wygląda to pozytywnie, ale z drugiej strony martwi mnie fakt, że doszliśmy do takiego wyraźnego poziomu oporu, to znaczy się wyraźnego poziomu oporu. Jak widzimy tutaj ten dołek z 2010 roku i on dość mocno powstrzymuje, tak? Były jakieś delikatne naruszenia, ale on powstrzymuje. I znowu doszliśmy do niego i co się stało? Przy dojściu do tego poziomu mamy skokowy wzrost obrotu na świecy wzrostowej. Jak wiemy, to jest raczej najczęściej pokaz, sygnał dystrybucji, a nie akumulacji. Gdyby na tej czarnej świecy pojawił się skokowy obrót, byłoby to o wiele lepiej i o wiele lepiej by to wyglądało. W związku z tym, no mimo wszystko jestem zachowawczy co do tego, czy ten ruch wzrostowy będzie kontynuowany. Kolejna spółka to PKO BP, które w tym tygodniu śmiało i mocno poszło do góry, tym samym zrealizowało zasięg podwójnego dna i zbliżyło się do jednego z najistotniejszych, znaczy cenowych poziomów, czyli 38 zł. Gdyby ewentualne pozytywne objawy na naszej giełdzie, gdybyśmy doświadczali dalszej zwyżki na indeksach, należałoby się spodziewać ruchu na PKO, myślę, że gdzieś w rejony 39-50. Tutaj mamy silną strefę geometryczną, nachodzącą niemal idealnie na siebie poziomy zniesienia z całego ruchu spadkowego, jak i tutaj od tego wyraźnego szczytu. Czyli ten rejon 39,50 to jest idealne zniesienie. Dodatkowo moglibyśmy również poznać, że w tym na poziomie 39,50 mamy znowu formację harmoniczną X, A, B, C, D, gdzie AB osiąga poziom między 38,2 a 50 i wtedy ta formacja harmoniczna kończy swój bieg na 88,6, co pokrywa się właśnie z tym poziomem 39,50. Patrząc na wykres tygodniowy, mamy wyraźną świecę, która jednoznacznie
pokonała linię trendu i a poziom, o którym przed chwilą wspominałem, czyli te rejony 39-50 są bardzo zbliżone do poziomu linii trendu od 2009 roku. Ta zielona linia, jak widzimy tutaj dojście do tego poziomu, troszeczkę może niższe, 39-20, 39-30, ale to jak wiemy giełda nie apteka, czyli te rejony moim zdaniem są teraz takimi rejonami docelowymi dla PKO BP. No i ostatnia spółka to PZU. Tutaj z jednej strony chciałoby się powiedzieć, wygląda to tak, że doszliśmy i robimy tu podwójny może dołek jakiś, ale piątkowe notowania widzimy wyraźne cofnięcie. To, że ten podwójny dołek, że tak powiem, zadziała, no to już na to wskazywałem parę dobrych, znaczy się tydzień czy dwa tygodnie temu, parę dobrych dni chciałem powiedzieć, na jednej z poprzednich weekendowych, ponieważ cały ten spadek, który miał miejsce w dniu 24 kwietnia, odbył się na bardzo ogromnym obrocie. A na spadku taki obrót to znaczy wejście co najmniej w układ jakiś korekcyjny. Dlaczego mówię układ korekcyjny? Ponieważ bardzo często ten poziom jest testowany, więc tutaj mieliśmy dojście i teraz możemy powiedzieć, że mamy tutaj już jakiś dołek, bo wybronił się ten poziom i patrząc od tej strony należałoby się spodziewać znowu ruchu. Najpierw do 485, a w wypadku wybicia tego oporu idziemy dalej w rejony 500 zł. Ale ten taki olbrzymi wzrost obrotów, no moim zdaniem może być, nazwijmy to układem, który niekoniecznie kończy spadek cen akcji PZU. W tym nieco jak gdyby takim dłuższym terminie. I spójrzmy tutaj na wykres tygodniowy. Na obecną chwilę mamy naruszenie, bo tak można by było określić tutaj naruszenie tego jak gdyby klina. I teraz jest ten ruch, który sprawdza od dołu ten klin. Moim zdaniem nawet i w tym ujęciu tygodniowym powinniśmy oczekiwać co najmniej jeszcze jakiejś chociażby jednej świecy czarnej, nawet i wybijającej te dna. Dopiero jeżeli wtedy okazałoby się, że nie ma już podaży, wtedy dopiero akcje moim zdaniem byłyby gotowe do jakiegoś ruchu wzrostowego. Czy tak będzie? Czas pokaże. Teraz przejdźmy do indeksów zachodnich, bo z nich płynie znowu coś ciekawego. Tak jak już między innymi też w tygodniu mówiłem, bardzo dużym prawdopodobieństwem było, że mamy tutaj do czynienia z ruchem w korekcie, czyli ABC. Tak też moim zdaniem się stało. Oczywiście nie mamy jeszcze wejścia w obszar fali tej A ewentualnej. Zatrzymaliśmy się na tej takiej zwanej linii szyi formacji, ewentualnej formacji RGR, czyli w dalszym ciągu może być to tylko ruch powrotny, który jeszcze pokaże dalszy spadek mimo wszystko, ale jest duże prawdopodobieństwo, że wykończyliśmy tutaj jakąś falę czwartą. Jeżeli tak by się stało, należałoby się spodziewać fali piątej. Ten czerwony prostokąt, który tu niosłem, to jest oczywiście równość fali pierwszej i teraz piątej. A więc widzimy, że podążalibyśmy w rejony 13 tysięcy punktów, przepraszam. Jest to poziom, na którym również schodzi się ta linia tutaj równoległa do tej podołkach, przeprowadzona od tego szczytu przez ten szczyt, tu mniej więcej wypada. Mamy tu również 161% zniesienia tej wielkości, zniesienia zewnętrznego wielkości tej korekty fali czwartej. Tak moim zdaniem to wygląda. Największe prawdopodobieństwo jest tego, że rozpoczęliśmy ruch fali piątej. Tylko ewentualnie natychmiastowa zniżka w poniedziałek mogłaby jeszcze, że tak powiem, przedłużyć okres tego spadku, żeby przetestować może tą linię trendu. Aczkolwiek zatrzymaliśmy się, jak widzimy, w idealnym miejscu na falę czwartą, czyli na poziomie 38,2% zniesienia fali trzeciej. To jest taki symptomatyczny poziom dla fali właśnie czwartej. Jak to wygląda w ujęciu tygodniowym? No, zdawałoby się to wszystko potwierdzać. Mielibyśmy tutaj w tej fali piątej falę pierwszą, drugą, trzecią, również jako piątkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz fala czwarta, no i teraz fala piąta w te rejony, tak jak powiedziałem, 13 tysięcy, a może i znacznie, znacznie wyżej.
Więc jeżeli chodzi o DAX, to jeżeli w poniedziałek nie nastąpi spadek zakończony na zamknięciu spadkową świecą, no to możemy powiedzieć, że idziemy dalej. Już każdy jeden wzrost właściwie dawałby znacząco większą przewagę na to, że idziemy właśnie na rejony te 13 tysięcy punktów. Natomiast wytworzenie spadku w poniedziałek może powiedzieć, że jeszcze dalej będziemy kontynuowali najprawdopodobniej mimo wszystko korektę we fali czwartej. Natomiast jak wygląda sytuacja na S&P? No mieliśmy oczywiście hura optymizm na piątkowej sesji i to mnie troszeczkę, powiem szczerze, niepokoi. Niepokoi mnie z tego względu, że doszliśmy tutaj do takiej linii, nazwijmy, trendu poprowadzonej przez ostatnie szczyty, ale niepokoić może mnie przestać zaraz w poniedziałek, jeżeli ten ruch pójdzie dalej w górę. Nie ma sprawy, jeżeli pójdzie dalej w górę, idziemy na nowy szczyt, najprawdopodobniej wiążący się z tym górnym ograniczeniem, jakim się poruszamy, gdzie mamy jeszcze do czynienia mniej więcej ze 161,8 zniesienia zewnętrznego tej największej tu ostatniej korekty. Ale dlaczego mnie niepokoi? No może niepokoi. Chciałbym szczególnie zwrócić na to uwagę. Zmiana kierunku od poniedziałku w dół jeszcze też nie będzie o niczym złym. Ale gdyby ewentualny spadek przedłużał się, radzę zwrócić uwagę, bo w momencie pokonywania tego dołka może nastąpić dość silniejszej przeceny, bo jest to układ typowy dla układu tak zwanego double 88. To jest układ, który ja tak nazwałem, ponieważ wykryłem bardzo często jego występowanie na rynkach finansowych. Oczywiście do odkrycia tego doszedłem, jeżeli tak możemy szumnie nazwać odkrycia, na rynkach Forex, ale potem sprawdzałem, również pojawiają się one na rynkach akcji czy na rynkach indeksów. Więc bardzo moim zdaniem istotny tutaj moment, czy uda się kontynuować, a tak naprawdę ten taki mocny wzrost jest, no, dla mnie podejrzany. Jak wiemy, zawsze świeca, czy to wielka czarna, czy wielka biała, niesie za sobą prawdopodobieństwa następstwa korekty, co najmniej, jeżeli nie zmiany kierunku. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy w S&P, no powiedzmy sobie szczerze, no dalej znajdujemy się w takiej już dobrze wielotygodniowej konsolidacji i tu czekamy na wybicie, czyli wybicie poziomu 2,50, a szczytu w rejonu szczytu, czyli tamte 2,120, 2,130, to jest coś. Tylko patrząc na to, wybicie oczywiście szczytów, no ma moim zdaniem znacznie mniejszy potencjał do wzrostu teoretycznie, aniżeli spadku. I na koniec może jeszcze dwa słówka na temat euro do dolara. Tutaj mamy bardzo ciekawy moment, z którego nie potrafię jednoznacznie wyjść z jakąś odpowiedzią konkretną. Po pierwsze widzimy, mieliśmy tutaj wzrost wyraźną trójką, aczkolwiek na siłę, aby się ktoś dopatrzył, to można by było powiedzieć, że jednak tu była piątka. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ale to nie jest istotne z racji tego, że na pewno na rynkach Forex, a nawet już powoli na rynkach akcji widać, że fala pierwsza w impulsie potrafi być trójką. I to już jest najgorsze, to jest pewnego rodzaju ewolucja teorii fal Eliota. No cały świat się zmienia, wszystko się zmienia, zwykła analiza techniczna się zmienia, ewoluuje. Dlaczego ma Eliot być niereformowalny? Tu też następują pewnego rodzaju ewolucje. Potem mieliśmy wyraźną korektę trójkową, a obecnie na pewno znajdujemy się w jakimś impulsie pięciofalowym. I teraz pytanie, czy tu w tym miejscu zakończyliśmy impuls wzrostowy? Jeżeli tak by się stało, mielibyśmy tutaj do czynienia po pierwsze z formacją zasłony ciemnej chmury, po drugie z geometrią tego impulsu ostatniego tutaj spadkowego jako X, A, B, C przy dojściu 50 na 78,6, tak zwany Leonardo. I w związku z tym moglibyśmy oczekiwać dalszego spadku, a co za tym idzie, powrotu do tego wyraźnego trendu spadkowego. To w pewnym sensie miałoby spójność z tym, co widać na indeksie DAX, jeżeli faktycznie zakończyliśmy tam falę czwartą. Natomiast nie odrzucam możliwości, że jeszcze z jakimś wzrostem będziemy mieli do czynienia tutaj, ponieważ możemy mieć układ, który mamy tutaj w tym ostatnim impulsie, falę pierwszą, drugą, trzecią, czwarta pędząca bądź nieregularna, też taka może być, i dopiero fala piąta.
Patrząc na wykres od strony układu intradejowego, pierwszym ważnym teraz poziomem dla tego spadku, który mieliśmy w piątek, będzie tutaj rejon, jak widzimy, w którym się na minimach znaleźliśmy. Po pierwsze, mamy tu 61,8% tego zniesienia całego tego tutaj ruchu wzrostowego, a po drugie, wypada tutaj równość tych fal, czyli ta korekta i jak widzimy, gdzie ten kwadracik jest tutaj te 20 może pipsów różnicy między 61,8 a tym rejonem. Zdecydowane wybicie tego obszaru 61 i tego prostokąta moim zdaniem sprowadzi cenę parę euro do dolara poniżej tego dołka. I potem będziemy dalej mieli pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z formacją korekty nieregularnej w fali czwartej tego impulsu wzrostowego, który przed chwilą pokazywałem na wykresie dziennym. I w związku z tym należałoby się spodziewać ruchu w impulsie wzrostowym wybijający nowy szczyt, czyli tej fali piątej. Czy to już będzie pierwszy spadek w ruchu, który jak gdyby będzie tym macierzystym, trzymającym nas od wielu, wielu miesięcy, czyli w jakimś kolejnym, większym impulsie spadkowym. A więc ten obszar, który tutaj widzimy, tego kwadracika, równość tych koret oraz 61,8% zniesienia, to jest to, co najważniejsze na poniedziałek. Jeżeli on zostanie zdecydowanie wybity, spodziewałbym się ruchu spadkowego poniżej tutaj tego dołka. Tu mógłbym powiedzieć, że w tym momencie, gdybyśmy chcieli mieć do czynienia z ewentualną jakąś konkretną wartością, to rejony 127,2% zniesienia. Gdyby miała być to fala czwarta nieregularna, tak, to 127 tego wzrostu to jest ten poziom tutaj, jak widzimy, około 1,0980, to tu moglibyśmy się spodziewać ewentualnie jakiegoś zatrzymania. Natomiast jeżeli wyraźnie nie wybijemy tego, tylko zaczniemy marsz ku górze, należy założyć, że tu mieliśmy korektę pędzącą i już rozpoczynamy kolejny impuls wzrostowy w tym większym impulsie, czyli byłby to impuls w ramach fali piątej tego większego impulsu. Mam nadzieję, że nie zakręciłem za mocno. Zachęcam do pisania swoich komentarzy, swoich odniesień, jak to widzicie, jak to według Was wygląda. Ja zapraszam serdecznie za tydzień na weekendową, od poniedziałku do czwartku komentarze po sesji. Mam nadzieję, tak sobie myślę, na razie przyjmę, będę się starał wieczorem robić komentarz po sesji, a najwyżej rano przed sesją dopiszę tam sytuację na DAX-ie. Jest to według mnie o tyle ważne, że właściwie DAX-em na pewno raczej w takim krótkim terminie czy coś zajmują się tylko ci, co właściwie zawodowo się zajmują tradingiem czy inwestowaniem, albo dużo czasu spędzają do południa w domu i dla nich nie będzie problemem odczytać ten komentarz poranny, jak gdyby, dotyczący DAX-a. Natomiast indeks WIG20, ten nasz rynek, będę starał się przedstawiać wieczorem. Ale oczywiście, jak mnie znacie, no bywają czasami odstępstwa, raz jest coś rano, czasami może nie być tego taksa rano, bo na przykład będzie jakiś kolejny wypad na ryby, także po prostu, no tak to będzie wyglądało. Na koniec życzę wszystkim udanego wypoczynku w drugiej części weekendu, od poniedziałku samych udanych transakcji, a kibicom Legii mówię, nie martwcie się, jeszcze kiedyś uda Wam się z nami wygrać. Trzymajcie się.